Nagrywam dziś za bardzo bardziej amatorsko niż zwykle, bo pada mi sprzęt, jutro idzie do naprawy, więc dzisiejszy gniot będzie pod presją czasu, ale również różnych szalonych wydarzeń, które miały miejsce w uniwersum w ostatnim czasie. Postanowiłem skupić się na szczegółowych aspektach przede wszystkim tego dziwnego tworu partnerskiego wiewióry i strusia, ale również i innych postaci pobocznych. Przeanalizowałem wszystkie filmy z tej właśnie pierwszej połowy lutego, porobiłem z nich notatki i postanowiłem to wszystko rozkminić na tyle, na ile jest to w ogóle możliwe i wyciągnąć jakieś wnioski. Ciekawe, czy starczy mi pamięci w tym telefonie, bo oczywiście nie pozostaje mi nic innego jak nagrywać z telefonu. OBS na drugim komputerze ma jakieś problemy, wszystkie inne programy nagrywające również. 1 lutego Sławek publikuje film, w którym mówi o tym, że grupa stalkująca jego osobę była prowadzona przez 16-latka, który został wywąchany. Wyraża się z dysaprobatą o stalkowaniu swojej rodziny, jak i o stalkowaniu rodziny Fiodora, który też stał się od pewnego czasu obiektem ataków. Zrzeka się wstawiania na swój kanał nagrań z rozmów biznesmena, bo przez jego osobę na filmy te spada większy hejt niż gdy one się pojawiają faktycznie na jakimś innym kanale. Biznesmen bawi się trochę w to samo, czym się zajmował wcześniej całe te talk show, czyli dzwoni, podając się za różne dziwne osoby lub instytucje i wkręca Krzyśka w jakieś dziwne tematy. Warmianin już jednak jest na tyle mało zaangażowany w uniwersum, znudzony aferami i życiem i stęskniony Wojtka, że zazwyczaj po prostu słusznie stwierdza, że to są jakieś bzdury i rozłącza się po naprawdę niedługim czasie trwania takiej rozmowy. Wcześniej jak dzwoniono do niego, no to dużo, dużo lepiej to wychodziło. No ale właśnie teraz już nie ma tego głównego motywatora, którym było takie pełne zaangażowanie. Sam Łukasz S. Borodo, który prowadził kanał całe te talk show, słabo wyszedł na tych wszystkich akcjach, gdyż jego dawny znajomy z pracy, czytaj jaok.pl, zdemaskował go, rozpoznając po głosie i wywlekając na wierzch sporo takich czarnych kart jego kariery, więc prowadzący cały ten talk show musiał ratować się usunięciem kanału oraz w ogóle swojej osoby z uniwersum, z jego jądra, ale również i okolic. A nadmieniam o tym, by również biznesmen wziął pod uwagę, że już jedna osoba na tym samym kontencie narobiła sobie sporo nieprzyjemności. Oczywiście to nie jest z mojej strony jakaś groźba, nie zamierzam na nikogo donosić czy coś, nie o to mi chodzi. Stwierdzam tylko, że już raz komuś to przyniosło trochę nieszczęścia i myślę, że dobrze jest to po prostu wziąć pod uwagę, gdy robi się takowy content. Tego samego dnia Sławek, próbując sprowokować Konona do ponownego nagrywania, rzuca mu wyzwanie na filmie, że jeśli Warmińsko-Mazur znów zacznie używać swojego laptopa, to dostanie jedną z dwóch wyczekiwanych wersalek. Swoje działanie motywuje tym, że skoro po zakładzie z Majorem ni bęben przestał samodzielnie nagrywać i wrzucać, to może dzięki zakładowi z nim zacznie to robić na nowo. Wpisuje się to w ciekawą gwiazdorską przypadłość Krzyśka. Jeszcze w grudniu 2018 roku na lajcie płacono mu złotówkę za zrobienie każdego kolejnego pajacyka. Czyli musiał przedstawić jakiś wysiłek fizyczny, musiał zrobić coś, jakąś aktywność ponad swoją normalną, ludzką, zwyczajną aktywność. W styczniu 2020 Warmianinowi płacono za zmianę swetra na czysty czy umycie włosów, a obecnie dostaje propozycję otrzymania nowej wersalki w zamian za wyciągnięcie
laptopa. Conan wykonuje serię telefonów do Moniki, zapowiadając, że jedzie do Krakowa. Monika z jednej strony tak dystansuje się od tego, ale z drugiej zachęca, sugerując spotkanie w Krakowie, że żeby Krzysiek się zapowiedział, to ona wygospodaruje czas dla niego. Krzysiowi w to gra i zaczyna robić pseudomiłosne podteksty w stronę Moniki, która będąc całkowicie świadoma, że taka sytuacja doprowadzi Strusia do po prostu wścieklizny, informuje pacjenta krakowskiej Lux Choroszczy o tym fakcie, że Krzysiek tutaj do niej wychodzi z takimi tekstami. No i oczywiście wściekły Struś nagrywa expose, żeby Krzysiek się od femme fatale odczepił. Ogólnikowo można stwierdzić, że pierwsza połowa miesiąca lutego to kwintesencja moniczej atencyjności. Wchodzi w kontakty, spory i rozmowy z Knurem, Meksykiem, Pawłem i Gachem i w to wszystko jeszcze miesza Majora, który zamiast się skupić na leczeniu, to wścieka się i przeżywa, że mu jego krakowską syrenkę podrywają, czy atakują. I to w dodatku w sytuacji, gdy on sam, prawda, bądź co bądź jest zamknięty w ośrodku i w jakiś sposób na te wszystkie wydarzenia bezbronny. No a co robi Szczurołapka? No stara się to podsycać tak mocno jak tylko się da, by suchego krew zalewała, robiąc z uniwersum brazylijską telenowelę. Również 1 lutego Monika odwiedza Wojtka i łączy go telefonicznie z Knurem. Suchy wścieka się na Conana, bo słyszy, że on wcześniej właśnie tam robił te aluzje Monice. No i zdenerwowany pacjent stwierdza, że w takim razie on nie chce sprzedawać samochodu Krzyśkowi, jak zresztą wcześniej to planował, tylko komukolwiek innemu, kto będzie zainteresowany. Paweł nie odpuszcza tematu Moniki, więc ta 2 lutego podczas nagrania powiedziała Majorowi, jakoby uniwersowy Apoloniusz Steiner zapraszał ją na 3-dniowy pobyt w hotelu w Kazimierzu. Czyli znów zamiast dać suchemu spokój, aby się leczył, to go wciąga w jakieś gierki i szeroko rozumiane właśnie odmęty uniwersowe. Najpierw go zabrała od Krzyśka, żeby nie siedział w patologii ze złymi ludźmi, żeby odciął się od tych wszystkich donate'ów, flight'ów i tak dalej, od negatywnych komentarzy. Wsadziła go do ośrodka i teraz przyjeżdża do niego i co? I nadaje mu o Krzyśku, o Pawle i denerwujących go sytuacjach i jeszcze nakłania do wypowiadania się w tych tematach przed kamerą. Gdzie tu jest sens, gdzie tu jest logika? 2 lutego na kanał Majora wchodzi film ze wstępem Moniki i rozwinięciem biznesmena. Biznesmen, podszywając się pod kierowcę busika kursującego Białystok-Kraków, wyciąga z Conana takie informacje, że on tak naprawdę chce się wybrać do tego Krakowa tylko i wyłącznie po to, by nakablować na Monikę i Majora w tylu urzędach, ilu tylko się właściwie da i na ile czas mu pozwoli. Również 2 lutego na kanale Wojtka publikowane jest kilka nagrań, na których biznesmen dzwoni do Conana. Najpierw jako poszukujący miejscówki dla ubogiego studenta z katolickiej rodziny Random. Cała właściwie rozmowa opiera się na tym, by Conan wynajął miejsce po Majorze i to ma być takie zabawne, rozumiecie? Wynajmie wersalkę po Majorze, ha, ha, ha. W zasadzie odpowiedzi Conana są totalnie przewidywalne, nic wielkiego. Czyli chce miesięcznego czynszu, pracy w domu i na podwórku i oczywiście adorowanie jego majestatu, jego osoby. Później biznesmen dzwoni z fałszywą informacją, że Major zakapował Kśka na wszystkie urzędy i robi wszystko, by mlekołak się zdenerwował. Czyli znów tutaj wkręca w Krzyśka w coś, co tak naprawdę miejsca nie ma i mieć nie będzie.
Miejmy nadzieję, że nie będzie. No i na koniec znów telefon od biznesmena, że piec się rozszczelnił gdzieś tam i potrzebny jest akuratny zdun, a że Krzysiek tam jakiś czas temu ogłaszał się, że jest gotowy świadczyć usługi zduńskie, to właściwie no, proszą go o pomoc. No i znów bez rewelacji. Oczywiście Krzysiek informuje, że jest zwarty, gotowy i bardzo chętnie tutaj będzie świadczył usługi zduńskie. 3 lutego wściekły Paweł z Warszawy zapowiada na lajcie, że da odpór wszystkim hejterom. Na celownik bierze głównie człowieka z nickiem sztywniutko 123 i podaje jego numer telefonu na lajcie. Wielokrotnie powtarza, że zniszczy hejterów i doprowadzi ich na policję, że się nigdy nie podda. Następnie publikuje nagranie, jak major w hotelu opowiada o tym, że ma zamiar żądlić Monikę. No, ta publikacja tego materiału ma na celu, ma zapoczątkować w ogóle wylew. On powiedział, zarzekł się, że opublikuje wszystkie rozmowy z majorem Moniką i tak dalej od początku do końca, gdyż powiedzmy pełna publikacja tych wszystkich rozmów ma nas krok po kroku doprowadzić do całej prawdy o krakowskim spisku. No i cóż, na live oczywiście też przy okazji zostali oskarżeni wszyscy redaktorowie, kronikarze i komentatorzy, że do każdego tutaj Paweł się dobijał, żeby zrobić z nimi dłuższy materiał, a on powie wtedy w tym dłuższym materiale jakieś ważne rzeczy, ale nikt się nie zgadzał, bo każdy bał się narazić jakiejś stronie. No cóż, to ja muszę powiedzieć osobiście, że takowej propozycji nie otrzymałem. Nigdy. No ale dobra, no co, nie będę już tego rozgryzał, nie chcę tego komentować jakoś szerzej, bo i tak ogółem upublicznienie rozmów bez zgody majora i to jeszcze na tak kompromitujące tematy, jakie on tam opowiadał, bo on opowiadał, jak to tutaj będzie się do Moniki zabierał, że jeszcze dzisiaj, no i bardzo obrazowo opisywał reakcję swoich różnych organów na nią, także no myślę, że przypał mocny i że to po prostu było niczym innym jak ukręceniem na siebie samego potężnego bata, więc chłop po prostu sam sobie problemów narobił, w stopę sobie strzelił. W tym momencie Monika zyskała potężny argument do rozprawienia się z Pawłem, który od dłuższego czasu deptał jej po piętach i cały czas śledził bardzo uważnie każdy jej ruch. Nagle na tymże Pawłowym lajcie dzieje się dalej to, że dzwoni Gach, który potwierdza jakoby tą wersję, że major część numerów ma ustawione tylko takich, które mogą się z nim połączyć, a reszta łączyć się z majorem w ogóle nie może i jak ktoś spoza tych osób, które zostały ustawione osobiście przez kogoś, będzie próbowała się dodzwonić do majora, to on nawet nie zostanie poinformowany, że te osoby próbowały się z nim skontaktować. No cóż, swoją drogą warto zauważyć, że paradoksalnie ukonstytuowała się też taka grupa osób wychodząca z założenia i to jest związane trochę z tym odcięciem, że żeby pozbyć się Moniki, to trzeba uderzać w majora tak mocno jak tylko się da, licząc na to, że femme fatale dostanie po prostu rykoszetami od tych uderzeń i że dzięki temu odczepi się od niego. Dobre pytanie tylko, czy major będzie w stanie przyjąć taką ilość trafień, z których rykoszety poruszą Monikę i skłonią ją do odejścia. Jest to dla mnie w ogóle zadziwiające, że obrano taką strategię, mimo to, że Monika przez stalking jest totalnie na widelcu wszystkich ewentualnych piewców szeroko rozumianej sprawiedliwości,
I czemu major przy okazji ma obrywać po głowie za to, że widzowie nie lubią krakowskiej syrenki i tego, jak ona w jaki sposób się angażuje w uniwersum? 4 lutego Monika dzwoni do majora, oczywiście robi wielki raban, że Paweł udostępnia nagranie z hotelu w Białymstoku, na którym Struś opowiadał o planach dotyczących żądlenia krakowskiej syrenki. Oboje są bardzo zdenerwowani, podniosło im to ciśnienie i Monika naciska na Wojtka, by ten złożył na Pawła doniesienie do organów ścigania. I ja rozumiem, nie byłoby w tym nic niezdrożnego, gdyby nie to, że Monika wraz z ekipą niejednokrotnie sama publikowała nagrania, na które nie miała zgody na publikację. Na przykład nagrania z Krzyśkiem. W ogóle, jak pewnie dobrze wiecie, ja uważam, że publikowanie jakichś wewnętrznych rozmów i nagrań bez zgody drugiej osoby jest bardzo nie w porządku, niezależnie kto to robi. I uważam, że to po prostu w pewnym momencie utopi całe uniwersum. Zresztą powoli dochodzi do tego, do co przewidywałem, że w ramach tego, że okazuje się nagle, że wszyscy są na jakichś podsłuchach i że wszystkie rozmowy wychodzą, no to już po prostu postacie z uniwersum praktycznie ze sobą się, może nie postacie, ale redaktorowie, komentatorzy i tak dalej, praktycznie ze sobą nie współdziałają, mało ze sobą się kontaktują, bo po prostu nie wiadomo, kto następnie tej rozmowy będzie słuchał. Gach, który jeszcze wczoraj na Pawłowym lajcie rozmawiał z nim tak neutralnie, no w takim raczej duchu nawet trochę przyjacielskim, teraz robi expose, w którym nawołuje, by Paweł rozwiązywał sprawy z hejterami prawnie, a nie sugerował im jakieś fizyczne starcia. Mówi również, że TeamViewer jest non-stop odpalony na urządzeniach Majora. Jest to aplikacja, która często jest używana za uważana za podsłuchującą, śledzącą, bo faktycznie ma taką funkcję. Ja już na tym temacie raz poległem, nie będę się zagłębiał, bo faktycznie już nawet nie wiem, jak to było. Ale w wielkim skrócie tutaj Gach sugeruje, że Sławek zostawia też na urządzeniach Majora jakieś wiadomości i oficjalnie rzuca podejrzenie o cykliczną inwigilację w wykonaniu Sławka. Następnie stwierdza, że widział SMS-y, na których to Paweł proponował Monice ten wspólny wypad na 3 dni do Kazimierza. Co jest bardzo zaskakujące, że no tak jakby nie powiedział o tym dzień wcześniej na live'ie Pawła, jak do niego zadzwonił, bo to była świetna okazja, żeby się skonfrontować i żeby no jakoś publicznie rozwiązać ten temat, który już publicznym się stał. No i oczywiście 4 lutego zakończyły się cykliczne, długie lajty Pawła. Jego kanał albo został usunięty, albo w całości ukryty. A reszty rozmów, które miały być opublikowane przez niego, koniecznie no już nie ujrzeliśmy i być może chyba już nie ujrzymy. Również tego samego dnia do Majora dzwoni Monika i oznajmia, że został sprzedany samochód Audi. Suchy wydaje się tym faktem zaskoczony, co mnie mocno dziwi. No i oczywiście nie do końca zadowolony z ceny, bo Krzyśkowi proponował, że za 1000 zł sprzeda, no a został sprzedany samochód nie Krzyśkowi, również za 1000 zł. Major tutaj abstrahuje od tego, że tak naprawdę wyciągnięcie tego samochodu z posesji Krzyśka to jest większy koszt niż właśnie ten rzeczony tysiak. 5 lutego przez kanał Sławka do Uniwersum kolejny raz dobija się niejaki Maverick, który wcześniej tam proponował Majorowi jakiś nocleg, jakąś komórkę czy coś w tym stylu, jak Major był chwilowo totalnie bezdomny. No a Major tego nie przyjął, ten z Orzysza, nie?
On od dłuższego czasu jakoś próbował na siebie zwrócić uwagę widzów Świata Szkolnej 17. No i on oferuje, że kupi właśnie te strusiowe Audi, bo dzięki temu będzie mógł wjechać do Konona w asyście policji, rozgarnąć węgiel i, przyprawiając Wermienina o wściekłość, odebrać mu z posesji wóz, który Knurskim zdaniem był z każdym dniem coraz bardziej swój. Po nagraniu ze Sławkiem na kanale Mavericka pojawia się seria filmików, które są albo totalnym clickbaitem, który sugeruje tematykę uniwersum, a tak naprawdę jak się w to kliknie, to są to jakieś totalne głupoty o dupie Maryny, jakieś fragmenty z grania albo coś w tym stylu. No albo jest tak, że pół filmu stanowi jakaś jego muzyka, którą podobno miksuje, a drugie pół to ledwo słyszalna rozmowa, bo rozmowa znów musi się przebijać przez te wspaniałe kocie rytmy. W rozmowie ze Sławkiem tenże Maverick stwierdził, że po prostu on robi swój kanał jak robi, że nie interesuje go hejt osób, które nie mają nic na własnych kanałach. Więc ja tutaj skorzystam się wywyższe, że jako kanał posiadający jakąś odtwórczość mówię ci, człowieku, że sposób, w jaki próbujesz przyciągnąć zainteresowanie do swojego kanału, jest porównywalny z takim sposobem, jakiego no, dosyć dzieci wcześniej gimnazjalne, teraz to są podstawówkowe, bo gimnazjum nie ma, próbowały swoje kanały na YouTubie rozwijać, i absolutnie nie jest to złość, czy szyderstwo, czy porównywanie się do ich poziomu, tak? Nie odbierz tego w ten sposób, tylko po prostu porównanie tej metody. Porównaj sobie właśnie ich kanały z tym, co ty u siebie prezentujesz właśnie w tych tematach uniwersowych, i nie czyń tego więcej. Nie chodzi mi o to, żebyś się usunął z YouTuba, czy skasował kanał i w ogóle nic się nie odzywał. Tylko rób filmy z realnymi wypowiedziami, nagraniami, bez tej całej muzyki i o uniwersum, jeżeli faktycznie temat, tytuł filmu i miniaturka sugeruje tematykę uniwersum, to niech to naprawdę będzie o uniwersum. Jeśli jest ta twoja muzyka jakaś fajna i też ją masz na kanale, to pewnie ludzie się nią zainteresują i ją zaaprobują. A jeśli po prostu nie trafiasz nią w gust uniwersowych mas, to wciskanie ludziom tego na siłę do gardła skończy się odruchem wymiotnym. Bardzo fajny film nagrałeś ze Zgubionymi pieniędzmi Majora i trzymaj się raczej tego tematu. To znaczy może nie tego tematu, tylko tak właśnie wykonuj te filmy i będzie w porządku. I myślę, że nie będziesz miał tyle hejtu, co obecnie masz. Dobra, wybucha mała wojenka, bo Major żąda od Pawła, aby ten oddał mu zegarek, który wcześniej Major mu sprezentował. Paweł natomiast odpowiada, że okej, odda zegarek, jeśli z kolei Suchy jemu zwróci laptopa, którego od niego otrzymał. No to zmieszany szczur bodny, który oczywiście już dawno zapomniał, że od kogoś coś dostał, prawda, i że jakaś wdzięczność taka, coś tego tam, nie? No to odpowiada, że no on w ten komputer to tyle pieniędzy wpompował, żeby go naprawić i żeby on działał poprawnie, to że Paweł musi mu teraz za to zwrócić koszty. No cyrk jak cholera. Następnie Szyjora nastaje nostalgia i wspomina swoją mamę z małą taką nutką w tle, że to, że jego życie tak się powiodło, to wina tego, że ona tak wcześnie zmarła. No, gdybym był nieżyczliwy, to bym tak odczuł te wypowiedzi, które tam szły, że po prostu, że to wszystko wina mamy, nie? No, mam nadzieję, że to jednak tylko takie odczucie błędne. 6 lutego Gach nagrywa jakiś gniotofilmik, na którym przez przypadek pokazuje swoje oblicze w szybie poloneza, któremu poświęcił znaczną część filmu. Następnie tłumaczy jakieś dziwne rzeczy, bo tam Kononowi za darmo coś podreperowywał w samochodzie i Warmianin się teraz czepia o to, że źle mu zrobił. Dodaje, że jak Konon klepał po tyłku Monikę, to jest ciekawostka, to zamiast dać się Kononowi strzała,
kto nie robił nic, bo po prostu nie chciał psuć atmosfery, nie chciał robić gnoju i teraz żałuje, że teraz to po prostu twierdzi, że jednak powinien mu dać w twarz za to, że klepał wtedy, jak mówi o niej, wtedy swoją kobietę po tyłku. No masakra, ale z jednej strony należałoby zareagować, a z drugiej strony, co to za twoja kobieta, która w takiej sytuacji jak obcy chłop ją klepie tu i ówdzie, sama się nie odwinie, czy chociażby stanowczo nie zaprotestuje. Samo to bardzo wiele mówi o tej właśnie ich relacji. Następnie Bartek dodaje, że jak był w hotelu z Majorem i Moniką i było jedno łóżko dwuosobowe i kanapa obok, to on, będąc tam z Majorem i ze swoją kobietą, celowo położył się na kanapie, żeby sprawdzić wierność Moniki, która w wyniku tego spała w jednym łóżku z Jorem. No, paranoja. Myślę, że każda normalna kobieta, gdyby zobaczyła, że jej facet ustępuje miejsca w łóżku innemu facetowi, poważnie zastanowiłaby się, z jaką ciapą jest w związku. Generalnie Gachu wspomina, że żałuje, że nie powiedział Strusiowi prawdy prosto w oczy, że Monika nigdy z nim nie będzie i nic to po prostu nie wyjaśnił tej sprawy, tak, że nie postawił po prostu pod ścianą Moniki i nie kazał jej powiedzieć na głos Wojtkowi jeden na jeden, że po prostu z tego nigdy nic nie będzie i będą nici. Moim zdaniem jest to absurd, bo Monika, jak zdążyliśmy ją już, no załóżmy, że całkiem dobrze poznać, jak zwykle zręcznie wywinęłaby się z tego, a nawet jakby zaprzeczyła, to i tak Major robiłby sobie nadzieję, będąc tak intensywnie kuszony i uwodzony, jak był, bo myślę, że po prostu przy takim poziomie zainteresowania z podtekstami, jakie wyrażała mu Monika, po prostu nie uwierzyłby w szczerość takiej wypowiedzi i potraktowałby ją jako wymuszoną przez Bartka. 7 lutego Major wyraża nadzieję, że spędzi walentynki w towarzystwie Moniki. 8 lutego Major zapowiada, że Monika ma mu przywieźć słynny sernik, który w przyszłości stanie się zarzewiem kłótni. Dowiadujemy się również, że Suchy dostał prośbę od krakowskiej syrenki, żeby o niej już więcej nic nie nagrywał. Również tego samego dnia Major upiera się, że Kononowicz ma mu oddać skradziony monitoring, który jest na policji, ale ukradli go przez Krzyśka, bo Krzysiek wtedy był w domu, no to on musiał, to teraz on musi mu oddać pieniądze za ten monitoring. Oczywiście jest to absolutna nieprawda. Monitoring został skradziony właśnie przez zachowanie Wojtka, który oszukał widza, który najpierw poprosił Majora, żeby usunąć film, na którym gdzieś tam widać jego twarz, więc Major zakrył ten film, oznaczył jako niepubliczny, a gdy tylko widz opuścił Belweder, to Major ustawił go znów na publiczny i znów twarz tej osoby była widoczna. Więc po prostu ta osoba wściekła się, zebrała ekipę i zaatakowała szkolną. Nie było na miejscu Majora, więc prezydent, próbując bronić swojego mienia, dostał na łypę. No i przy okazji zwinęli tą główną pamięć od monitoringu, żeby nie było widać po prostu ich twarzy, żeby nie zostali namierzeni po tym, jak przewidywalnie Konon złoży donos. Struś wypowiedział się też w kwestii przeprosin Gacha, które to przyjął z wielkim przekąsem, bo Gach go tam przepraszał, że nie postawił przed nim sprawy jasno i że nie ma już do Wojtka żalu, tylko że do Moniki ma żal. No i Struś właśnie to przyjął z takim wielkim przekąsem, z taką wielką wyższością, bym powiedział. Okazuje się też, że Gach już wtedy chciał przyjechać do Majora z Moniką, na co kategorycznie się nie zgodził Wojtek i powiedział, że tylko Monika ma prawo go tutaj odwiedzać i nikt inny.
Jak widać, dobrze już na tym etapie krakowska syrenka owijała sobie kolejnego faceta wokół palca. Gach gra z nią do jednej dudki, orbitując i szukając swojej ponownej szansy Beta Orbitera. 9 lutego Nitro Szczur stwierdza, że to koniec kontaktów z Mońką, bo ona go stresuje. Żeby sobie z tym 30-letnim gachem układała życie, który ją wyzywał i tam jej potłuk rzeczy w mieszkaniu i któremu założyła sprawę, to niech sobie teraz z nim żyje. Cytując, całujta się, pieśćcie się tam jak cholera. Podkreślił również, że Monika przyjechała od gacha, wymalowana, pięknie ubrana jak laleczka. Wniosek jest ciekawy, że Shior ma jednak więcej instynktu samczego niż gach i od razu zobaczył, że jest na dwóch robiony i od razu wyczuł, że jest coś nie tak. Długo, długo później wychodzi drugi film, ale jeszcze tego samego dnia, który delikatnie przeprasza Monikę i jest taki raczej w nim major pytający, czy ona chce z nim dalej się znać, czy może chce go usunąć ze swojego życia, tak jak go ze szkolnej usunęła, jakby to był jakiś zarzut dla niego nieszczęsny. Tak więc Monika, nie odpowiadając na to, informuje, że Maverick, ten, który kupił samochód, poprosił ją o dosłanie jakichś rzeczy do umowy listem poleconym. No i Shior stwierdza, że no fajnie, że Monika mu tutaj podstawia jakieś rzeczy do podpisania, ale tak właściwie to on nie wie, co ona mu daje za dokumenty, co to jest. On nie będzie niczego podpisywał, on nie wie, co podpisuje i że właściwie to auta nie sprzedaje. A już skubaniec uzyskał zadatek, 500 zł. Krakowska syrenka przekazuje tą złą informację Maverickowi, który się wścieka. Powiedział więc 00-jorowi, aby ten zadzwonił do Mavericka, powiedział mu, co będzie dalej z samochodem, z dokumentami, z pieniędzmi, które zostały wpłacone, no bo tak trochę głupia sytuacja, nie? I ona teraz musi się tłumaczyć za to, że Wojtkowi jednak sprzedaż się odwidziała. No na to Suchodolski odpowiedział, że nie będzie nigdzie dzwonił, że ma to gdzieś i nie będzie tam żadnych ruchów wykonywał. Femme Fatale stwierdza, że od teraz Suchy będzie płacił jej za każdy przelew, każdą umowę i każdą rzecz, którą każe sobie przez nią załatwiać, bo sprawa ze wściekłym Maverickiem napsuła jej wystarczająco krwi i krakowska pała się przegięła. No i później odbywa się kolejna rozmowa, w której Monika naciska na majora, żeby no jednak zrobił jeszcze jakiś ruch w kwestii tego samochodu, że sprawa jest głupia, może nie głupia, co bardzo niezręczna i żeby no wziął jednak odpowiedzialność jakąś, tak, i żeby się ogarnął. Major w ogóle ma to gdzieś, mówi, że go to nic nie interesuje, bo się wyprowadza do Białegostoku, on się zabiera z Krakowa. No i tutaj krakowska syrenka wpada również w szał i oświadcza mu, że mimo jego woli wrzuci te nagranie z tej rozmowy na jego kanał, aby ludzie zobaczyli, jaki ten świat jest, jacy ludzie są, jaki Suchodolski roszczeniowiec jest. Konwersacja kończy się tym, że Dziąślak straszy Wiewiórę prokuraturą za upublicznianie nagrania bez swojej zgody. Suchodziąsły apeluje do swojego brata, żeby ten się do niego odezwał. No cóż, jak już wszystkich wokół zdążył zrazić do siebie, od Pawła po Monikę, to teraz poszukuje kolejnej osoby, która będzie znosić jego miny i fochy i starać się, aby major Suchodolski miał piękne, wspaniałe życie. 10 lutego Suchy przeprasza jednak Monikę, mówi, że źle wszystko odebrał, że niepotrzebnie po prostu Monika Bartka ze sobą przywiozła
i on może z nim rozmawiać dopiero po leczeniu, a nie teraz, no bo teraz jest w terapii i tak dalej, i tak dalej. Wyjaśnia również, że kawałek sernika po prostu był za mały i przez to on się źle poczuł, poczuł się zbyt mało ważny. Co ciekawe, pierwszy raz podziękował Monice i chyba komukolwiek za pomoc od bardzo, bardzo dawna. Bo Monika dużo namieszała, trzeba przyznać, i trudno powiedzieć, żeby była tutaj kryształową postacią, ale też coś tam jednak dla niego zrobiła dobrego. Oczywiście, żeby nie było tak cukierkowo, Major oznajmia, że jest niezadowolony, bo on ciągle nic nie wie, gdzie ma płacić jakieś rachunki, bo ona mu nic nie mówi, więc po prostu on ma tego wszystkiego dość i on skończy swoją karierę. Maverick publikuje nagranie, na którym stwierdza, że Monika kłamała w sprawie samochodu, że to nie on chciał korekty umowy, że z jego strony wszystko było ok, tylko ona chciała od niego jakichś wcale niepotrzebnych do takiej umowy wrażliwych danych, włącznie ze zdjęciem dowodu osobistego. Jak twierdzi, jest w posiadaniu nagrania, na którym Monika określiła się jako pełnoprawna pełnomocniczka majora Suchodolskiego. No i cóż, Monika na kanale Sławka opowiada, że została wręcz wyrzucona przez majora z ośrodka, że na nią nakrzyczał, groził jej palcem, mówił idź i już nigdy nie wracaj, a jak wychodziła, to krzyczała, to krzyczał wracaj tu i rób mi przelewy. Monika daje do zrozumienia, że po części no jakoś tak z gachem dochodzą powoli do siebie, dogadują się. No a z drugiej strony to z Wojtkiem od dłuższego czasu już przecież planowała razem z nim zresztą taką szczerą, dogłębną rozmowę, w której po prostu Wojtek miał się dowiedzieć, że będą tylko i wyłącznie znajomymi. Dodatkowo krakowska syrenka informuje, że brat majora nie chce mieć z Suchodzią Ślakiem nic wspólnego. 11 lutego major już narzeka, że femme fatale za wolno załatwia jego sprawy, że okulary do sklejenia jeszcze nie zostały załatwione, że on nie podpisze umowy sprzedaży Audi, bo wszystkich pieniędzy jeszcze nie dostał, no to póki ma tylko zadatek u siebie, tak, no to on nie będzie nic podpisywał. No cyrk, jeden wielki cyrk. Ważna rzecz, Szyjor informuje, że pozmieniał w bankach adresy korespondencyjne z krakowskich na szkolną 17, co oznacza jedno. On już się z tym pogodził, że tam wraca. Narzeka, że jest mu ciężko spowiadać się przed terapeutami z przeszłości, przyszłości i jednocześnie czuć się przez Monikę tak odrzucany i źle traktowany. Cytując, te poznanie to była pomyłka. No normalnie brazylijski serial. Dowiadujemy się, że według niego był przez Monikę straszony sprawą sądową. To jest dopiero grube, ale ogółem to nie ma już jej za złe i przeprasza ją. Tak. Jest to dość ważne, bo major przeprasza tylko gdy jest pod ścianą, a tak to całe życie jest po prostu człowiekiem niewinnym, nieskazitelnym. Raz przepraszał Krzyśka, bo niemieckim ukazał, raz Meksyka, bo groziła mu lepa na dziąsło za rozpowiadanie fałszywych informacji, że Boboliano ukradł paczkę z Norwegii, i raz chyba mu się zdarzyło przeprosić Pawła z Warszawy. I to tyle w zasadzie, nic poza tym. Kolejny film. Szczur wodny wlatuje po prostu, oznajmiając, że Monika jest zła, bo chce pieniędzy za dalsze rozliczanie go, a następnie gani Meksyka za picie piwa bezalkoholowego, bo uwaga, uwaga, to jest nałóg. Bo ogółem tam jest smak piwa i kiedyś przez to to on popłynie. 12 lutego major mówi, że kończy romans, tak, tak się wyraził. Powiedział, że kończy romans z Moniczką,
że jak ona przyjeżdżała z ciastem, to on musiał jej zwracać pieniądze na konto i że w ogóle opowiadała mu, że kupiła ziemię, aby suchy mógł się niby na tej ziemi pobudować, co dziąśla kwituje jako śmiechu warte. Szczurołapka została podsumowana w tym filmie przez Wojtka jako wyrwi kufel. Niebawem, później na Konopedii Premium znajdują się rozmowy Moniki z Majorem. Na tych rozmowach generalnie 00JOR został totalnie zmasakrowany przez krakowską syrenkę, która odpiera jego zarzuty, na przykład jeżeli chodzi o wyłudzenia, obala kłamstwa Majora, jakoby ona straszyła go sprawą sądową. No, Major przyznaje się, że skłamał po naprawdę bardzo długim naciskaniu i dociskaniu. Też ciekawie wyjaśnia tego Majora nasza Moniczka z tym słynnym sernikiem, jak to było, bo jak się okazało, gdy wcześniej kupiła za własne pieniądze Szyjorowi kilka, no faktycznie pysznych ciast, taką dużą ilość faktycznie, to Major natychmiast w Trimiga rozdał to wszystko po całym ośrodku, a Rabanosernik był taki, że on znów wyobrażał sobie, że ona mu za własne pieniądze nakupi ciasta od cholery, kilka brytfan i po prostu on znów obdaruje wszystkich wokół. Jeszcze raz podkreślę, że to nie są takie jednostronne stwierdzenia Moniki, że ona sobie coś opowiadała i ja teraz o tym mówię, tylko to jest to, co wyszło z dwustronnej rozmowy Strusia i Wiewióry. To są te argumenty, które po prostu Jora przyparły do muru i no tak obnażyły jego roszczeniowość i sposób, w jaki się zachowywał. Brat do Wojtka się nie odzywa, więc 00JOR przeprasza Pawła, który swoją drogą, jeszcze zanim kanał mu spadł, zadeklarował, że jak Major będzie chciał, to zawiezie go po prostu prosto z tego ośrodka do Belwederu. No i cóż, myślę, że zapewne tak się wydarzy 9 marca, chociaż też Krzysiek sam się odgrażał, że on przyjedzie tam Lublinem po Majora też właśnie pod koniec tarapii. No i 13 lutego Monika wraz ze Sławkiem robią lajta, na którym odpowiadają na pytania widzów. Właściwie na wszystkie zarzuty, jakie bajerowanie... Przepraszam. Właściwie na wszystkie zarzuty, jak bajerowanie Majora i instrumentalne pociąganie szczurem za pomocą właśnie chodzenia przy nim w samych majtkach, odpowiadanie wymijająco jakimiś tekstami, że on po prostu, że oni będą razem, że nie będą razem, ale że jest jakoś do niego przywiązana i tak dalej, i za każdym razem, kiedy to jej tak wywlekano, no to ona gdzieś tam robiła takie bardzo zgrabne uniki, że ona po prostu z natury jest taką luźną osobą na co dzień chodzi w majtkach przy ludziach, w domu i tak dalej, i tak dalej. Warto jednak dodać, że według zeznań Gacha, ona chodząc właśnie tam przy nim w bieliźnie i już zresztą od czasu, jak tylko tam pierwszy raz spotkali się w hotelu, wcale nie zachowywała się normalnie, naturalnie i to nie wynikało właśnie z jej luźnej natury, tylko ewidentnie go może nie podrywała, ale starała się w jakiś sposób kokietować, dawała się dotykać, inicjowała żarty z podtekstem, tak więc albo Monika jest tutaj nieszczera, albo Gach jest tutaj nieszczery. Szczurołapka twierdzi, że mówiła Majorowi oczywiście, że go nie kocha i że nigdy nie będą razem, co jest sprzeczne, tak jak już wspominałem, z tym, o czym wspominał Gach. Nie omieszkała wspomnieć również o majorowych zarobkach, że w samym styczniu zarobił 14 250 zł na samym YouTubie i lajtach. Twierdzi, że Gach z nią w okolicach ośrodka znalazł się totalnie z czystego przypadku, to znaczy jak była w Krakowie, to zepsuł się jej samochód, więc zadzwoniła po Gacha, który podwiózł ją, wysadził pod tamtejszą choroszczą
i odjechał, zostając w kontakcie telefonicznym, no i przyjmując taką wstępną dyspozycję, takie wstępne założenie, że zapewne za 2 godziny trzeba będzie po Monikę wrócić. No i jak to wygląda? No, wydaje mi się, że Gahu znów jest szablonowo po prostu wykorzystywany jako beta orbiter i tyle. Przy okazji zaznaczyła, że z Bartkiem oczywiście do siebie nie wracają, a pozwu przeciwko niemu nie wycofa. No to bardzo poważnie, bardzo tak dorośle. Sponsor patologii zaoferował wpłatę 50 zł, jeśli Monika pokaże cyski, natomiast krakowska syrenka, zapewniając, że ma bardzo ładne piersi, powiedziała, że pokaże je za 5000 zł. Topchat sugerował zrobienie zbiórki na zrzuta.pl, natomiast sponsor w odpowiedzi obniżył stawkę o 40 zł, 30 zł, po czym już tylko proponował Sławkowi gaszenie kiepa na czole. Największym, najważniejszym punktem była spowiedź Szczurołapki, która wyznała, że Suchego wywaliła z Krakowa wcale nie za alkohol, tak jak wcześniej było mówione, tylko za to, że w środku nocy dostała wezwanie do mieszkania, gdyż Wojtek, uwaga, uwaga, zażywał materiały budowlane na balkonie. Krzyczał, śmiał się i nie kontaktował, więc lokatorzy i właściciel nie mogli go ogarnąć. Została wezwana karetka, Suchego zabrali, a w dodatku jeden z lokatorów po tej akcji postanowił po prostu się wyprowadzić, bo nie chciał już mieszkać w tak dzikim miejscu, przez co właściciel tej nieruchomości obciążył Monikę kwotą 2000 zł za wszystkie łączne wybryki majora S. Borodo. Później jeszcze padła ciekawostka, jakoby personel ośrodka przeglądał każdy film majora przed wrzuceniem do sieci i akceptował lub odrzucał. Femme Fatale, będąca w stanie wojny z Suchym, przekazała im, że jeśli Szyjor będzie wrzucał nadal filmy oczerniające jej osobę, to będzie wysuwać również roszczenia wobec nich. Przy okazji potwierdziła pozew przeciwko Krzyśkowi i powiedziała, że z tego pozwu przeciwko Warmianinowi nie ma zamiaru się wycofać. Podsumowanie. Major po wyprowadzce od Krzyśka bez choćby, nie wiem, przepraszam, dziękuję za kilka lat wspólnego pomieszkiwania na krzywy ryj, rozsławieniu na całą Polskę i daniu naprawdę możliwości wspaniałej kariery, zapracania, zarabiania, no w ogóle dał popis swojej roszczeniowości i braku wdzięczności nie tylko wobec Krzyśka, ale również wobec Szczurołapki, która uwodziła i zwodziła go, co według niej jest jej naturalnym sposobem funkcjonowania, a jednocześnie fakt faktem starała się dbać o to, by miał gdzie mieszkać, co jeść i by trzymał się, no, w trzeźwości, tak? Robiła to za cenę związku z Gachem, który od początku jej znajomości z majorem stał się, no, beta-orbiterem, którego Monika również przestała traktować poważnie, a raczej można odnieść wrażenie, że wysoce instrumentalnie. Jest takie powiedzenie, że przyciągasz do siebie ludzi, którzy są podobni do ciebie. Wydaje mi się, że w tym konkretnym przypadku widać to naprawdę, naprawdę wyraźnie. I nie chcę się tutaj pastwić nad krakowską syrenką, choć oczywiście mógłbym, bo wiem, że jednym z silnych czynników jej działania była ta sama próżność, która przemawia przez wszystkich wchodzących na świeżo w kontakt ze szkolniakami. Każdemu to się wydaje i tutaj jest to naprawdę powtarzalny schemat. Innym się nie udało, ale mi się uda. My jako sztab twierdziliśmy, że uda nam się z chłopakami dogadać i że w sposób zorganizowany uda się przeprowadzić jakąś akcję. Nie udało się. Paweł próbował im uczciwie, kompleksowo pomóc. Wypluł z siebie naprawdę dużo pieniędzy, serca i pomocy. No i co? No i nie udało się. Liczni redaktorzy wychodzili z założenia, że dogadają się ze szkolną
i będzie stała współpraca. Nie babata, nie da się. No i tak Moniszka dołączyła do szkolnej koła odwiecznego, którego motto jest proste: nie będzie niczego. I tym akcentem kończymy na dziś. Dziękuję za wytrwanie do końca i pozdrawiam, szef sztabu. Chciałem jeszcze tylko przeprosić za niedogodności w tym materiale, za to, że pewnie trochę ciężej się go słuchało niż zazwyczaj. Niestety akurat operuję bardzo amatorsko, w niesprzyjających warunkach i bez sprzętu. To już koniec. Dzięki, do usłyszenia. O nie, telefon mi się zablokował, teraz jak to wyłączę? O jest, no to już ostatnie na razie, hej.